Dzień dobry Państwu. Witam. Mam na imię Robert i jestem trenerem. Obserwuję teraz się ogólnie wśród ludzi takich bardziej świadomych ogromne zakłopotanie, czy można powiedzieć nawet zażenowanie, a wśród tych bardziej odpowiedzialnych nawet słowo przerażenie będzie lepsze, tym, że poziom szkolnictwa, zwłaszcza wyższego i każdego innego, leci dramatycznie na pysk. Jest to spowodowane tym, tutaj, że poziom szkolnictwa wyższego jest dopasowany do poziomu odbiorców. Poziom szkolnictwa wyższego musi być dopasowany do poziomu odbiorców w sposób harmonijny, ponieważ uczelnie rodziłyby całe zagony frustratów. My kiedyś z trenerami sobie robiliśmy takie eksperymenty myślowe i zastanawialiśmy się nad taką rzeczą. Jest małe miasteczko. Byliśmy w takim małym miasteczku pod Poznaniem, chyba 30 km, które było uosobieniem czystości, schludności, ale i powiedzmy to szczerze, biedy. To było takie schludne, czyste miasteczko z czystym ryneczkiem, ze wszystkim. Ale zwróciło naszą uwagę to, że do sklepu nie szło się kupić chleba, tylko zamawiało się chleb na następny dzień, a potem się następnego dnia kupowało, czyli pani zamawiała pewnie tyle chlebów, ile było zamówione, żeby nie było zwrotów, plus pewnie 10% i to było wszystko. Zapytałem dlaczego? No i w końcu wyszło, że z biedy. Znaczy z biedy, no z takiego bardzo mocnego rozliczenia się z pieniędzmi, czyli jak to powiedziała pewna dziewczyna, tu się da żyć, tylko trzeba non-stop w głowie żonglować 20-groszówkami. Siedzieliśmy na ryneczku w tym schludnym, czystym miasteczku. Jeżeli ktoś ma, jakby to powiedzieć, wrażenie, że odnoszę to do sytuacji obecnej Polski, to ma dobre wrażenie. Więc siedzieliśmy w tym czystym, schludnym, ale bardzo biednym miasteczku i zastanawialiśmy się, co by było, gdyby na ryneczku tego miasteczka taki był ryneczek, fajny, czysty, schludny, naprawdę, z takim parkiem, ze wszystkim. Tu były tam budynki i tak dalej, i tak dalej. I tam była tam cukiernia, piekarnia i tak dalej, i tak dalej. I tak jak wszystko w takich małych miasteczkach było zrobione, ale nie do końca. Czyli była cukiernia ze stoliczkiem i ekspres do kawy, ale nie włączony. Nie można było napić się kawy. No i właśnie pani mówi, no bo nikt tu kawy nie zamawia. Ja mówię, no nikt nie zamawia kawy, ponieważ pani jej nie proponuje. A poza tym, kto zamówi kawę, jak widzi, że jest ekspres wygaszony, a ekspres potrzebuje 10 minut. A poza tym, jeżeli pani nie robi 100 kaw dziennie, to pani wychodzi z wprawy. I te kawy są wodniste. Ekspres musi zrobić rano z 5 kaw, tak naprawdę, żeby on rozpędził się do robienia tych kaw, jak na Orlenie. A jeżeli robi jedną, dwie dziennie, to nie są kawa, tylko lura. Więc ludzie nie zamawiają kawy. Więc pani mówi, nie włączam, bo nie zamawiają. I się polecam. Ale nie o tym. Zastanawialiśmy się, co by było, gdyby otworzyć tam sklep z mega luksusowymi towarami. Ale zwykły sklep, nie jakiś taki salon, tylko zrobić duży, ładny sklep, otworzyć, no elegancki, prawda? I takie na przykład dobre rowery po 60-90 tysięcy złotych. Czy na przykład dobre zegarki, czy dobre sukienki, czy jakieś tam od Gucci'ego torebki, czy jakiś salon samochodów, które byłyby skromne wizualnie, ale naprawdę coś takiego jak w swoim czasie był Volkswagen Phaeton czy coś takiego. Żeby to na przykład kosztowało 470 tysięcy złotych, ale nie było pretensjonalne. I zastanawialiśmy się, co by było. Czy to zmobilizowałoby ludzi do większego wysiłku, na przykład do przedsiębiorczości, że zobaczyliby gdzie są, a gdzie mogą być. Czy spowodowałoby to, że pewnej nocy ten sklep by został zdemolowany i spalony? I wszyscy trenerzy, większość przegłosowała w zasadzie, czyli można powiedzieć, że wszyscy, że sklep zostałby zdemolowany, że szok byłby tak duży, że ludzi nie zmobilizowałby do działania, tylko byłoby takie permanentne, głębokie poczucie frustracji. Jakie to ma odniesienie do edukacji? Otóż bardzo proste. Chodzi o to, że w tej chwili edukacja jest na tak niskim poziomie,
zwłaszcza nauki matematyczne, i nie mogą być na wyższym. Dlatego, że ktoś, kto się bardzo dobrze wykształcił 5 lat i wyszedłby na rynek pracy, następnego by się dnia spakował i wyjechał. On musi tu widzieć swoje szanse, on musi wiedzieć, że jest stworzony do tego rynku, a więc musi być mniej więcej klasy Dacia Logan. Trwały, dobry, niezawodny, za 38 tysięcy. Po prostu musi być dopasowany do rynku pracy. No ale wróćmy do nauki i do szkolnictwa wyższego. W szkolnictwie wyższym i w ogóle teraz panuje coś takiego, że ktoś ma umiejętności matematyczne i mówi, mam umysł ścisły, a ktoś mówi, mam umysł humanistyczny. Czyli jest nieprawdziwa opozycja pomiędzy działaniem, pomiędzy takim profilem matematycznym, a profilem humanistycznym. Uważa się błędnie, że jeżeli ktoś ma zdolności humanistyczne, to nie matematyczne, a jeżeli ktoś matematyczne, to nie humanistyczne. Otóż jest to absolutny błąd, mit i legenda, którą propagują ci, którzy nie znają rachunku różniczkowego i całkowego i się nie uczą. Otóż mówi się, ja nie znam rachunku różniczkowego i całkowego, ale ja mam umysł humanistyczny. Jesienią, sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią, konopnicka. Oczywiście, jeżeli ktoś jest przedszkolanką, prawda, i czyta wiersze konopnickie w przedszkolu, to nie musi pracować po godzinach nad wielkim twierdzeniem Fermata. Ale trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma czegoś takiego, jak opozycja pomiędzy humanistyką a matematyką. Pranauką wszystkiego, nauką, która doskonale tłumaczy świat i jedyną nauką gruntowną, która wszystko tłumaczy, jest matematyka. Nie ma innej. Nie ma innej nauki. I z niej wywodzi się cała prawda o świecie. Z matematyki właśnie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, że Warszawa pierwsza na falach długich miała kiedyś 227 kHz. Tak wynikało z ustaleń. A w tej chwili zdaje się jest 225. Zapytałem pewnego inżyniera, dlaczego tak jest. On powiedział, wiesz, był kiedyś pewien matematyk, który teoretycznie wyliczył, że jeżeli się odpowiednio ustawi częstotliwości, to na falach eteru nie będzie gwizdów. Przesunięto częstotliwości nieznacznie i okazało się, że miał rację. Czyli zobaczcie Państwo, lata badań różnych fajnych inżynierów i nie wpadli na to, że można coś poprzesuwać i nie będzie gwizdów. Takich jak kiedyś na filmach się słyszało, prawda? Tylko przesunięto coś i działa. Tak działa matematyka. Ona jest po prostu królową wszystkich nauk, nawet humanistycznych, bo prędzej czy później one gdzieś tam dochodzą. Czy na przykład traktowanie telegrafii. Jest telegrafia i ona była do tej pory uważana za najbardziej efektywny na świecie sposób komunikowania, bo to jest po prostu wysyłanie w eter sygnału i on ten sygnał jest lub go nie ma. No więc nie może być nic bardziej jednoznacznego jak to, że coś jest lub nie ma, stan zero-jedynkowy. Otóż polski matematyk wymyślił system komunikacji cyfrowej, który to przebija powielokroć i małą krótkofalóweczką, taką ręczną, można łączyć się za Ural. Właśnie transmisją cyfrową. Obliczył tą transmisję teoretycznie, ze wzorów matematycznych. Każda nauka ma swój background w matematyce, bo matematyka jest królową nauk. I ona, tak jak w Matrixie, na końcu każda rzeczywistość kończyła się rzędami liczb czy cyfr, tak właśnie każda nauka, czy humanistyczna, czy psychologia, czy filozofia, czy chemia, czy cokolwiek innego, zawsze ma podłoże matematyczne. Tylko że ma to podłoże matematyczne, ale pewne muszą być uogólnienia. I na przykład spójrzmy na chemię. Chemia ma podłoże matematyczne, prawda? Tutaj to jest to okienko, prawda? Ale ma też pewne uogólnienia, które pozwalają wyciągać wnioski takie natury ogólniejszej. I to jest cała chemia. Bez przy wkładu matematycznego, bez zrozumienia kwarków, kwantów, teorii spinów, wartościowości, wielu innych rzeczy, chemia byłaby alchemią. Czyli bylibyśmy tylko głupimi ludźmi, którzy gdzieś tam w zakamarkach mieszają czerwony z zielonym, powstaje niebieski, ktoś tam jakieś dymy wywołuje, ale nie ma w ogóle zrozumienia istoty, jak to powinno działać i jak to działa. Ale właśnie matematyka wnosi do chemii porządek.
Jest na przykład biologia. Biologia może tłumaczyć świat infantylnie. Na przykład leci motylek i siada na kwiatek. A dlaczego właśnie na ten kwiatek? No i tu się wchodzi powoli już fizyka, chemia. Czyli wsiada na kwiatek właśnie ten, a nie inny, ponieważ ten postrzega jako atrakcyjniejszy. A dlaczego? A, bo tam zachodzą przemiany na przykład czegoś w cukier i on jest słodszy. A więc widmo słońca jest bardziej przesunięte ku czerwieni, czy ku niebieskiemu. A dlaczego? A dlatego, ponieważ kwanty energii w związkach takich aromatycznych, czy alifatycznych, czy organicznych, czy jakichś tam są zatrzymywane, bo przychodzi coś na wyższy poziom energetyczny. A dlaczego? A bo i tutaj dochodzimy do wytłumaczenia stricte matematycznego. Czyli każda teoria, czy biologii, czy później jakaś psychologiczna nawet, znajduje swoje wytłumaczenie w matematyce. Czyli każda nauka ma wytłumaczenie matematyczne. Ktoś powie, no dobra, ale jestem polonistą. Owszem, jeżeli jesteśmy polonistami i piszemy o Konopnickiej, to oczywiście nie ma to dla nas znaczenia, takie różne rozważania, ponieważ jesteśmy, jakby to powiedzieć, takim ogólnym użytkownikiem tego języka. Ale jeżeli zajmują się Państwo językiem w sposób odpowiedzialny, tak jak Wittgenstein, i zajmujecie się syntaktyką, semantyką, pragmatyką języka i analizami tych wszystkich spraw, które dotyczą języka, to już gdzieś tam będą analiza matematyczna, rachunek, prawdopodobieństwa, analiza statystyczna, to i dochodzimy prędzej czy później w ogólnie pojętej semiotyce do matematyki. Czyli można powiedzieć, że cała wiedza zaczyna się na matematyce, i która jest absolutną podstawą wszystkich działań. Prawda? A kończy na czym? Kończy na filozofii. Mianowicie filozofia te wszystkie dane, czyli dane z chemii, z fizyki, z biologii, z psychologii, ze wszystkich rzeczy, zbiera w jedno i układa jeden spójny światopogląd, który wnosi pewne rzeczy, prawda, do naszego życia, które umożliwiają nam spójne, dobre życie. No bo trudno powiedzieć na przykład, spodobała mi się ta osoba. Dlaczego? No bo tamto zbieżność doświadczeń. A dlaczego? No bo zbieżność feromonów i tak dalej. A dlaczego? No bo poziom energetyczny to a dlaczego? No bo tutaj jeżeli weźmiemy poziom energetyczny, spierwiastkujemy razy 3, to wychodzi, że energia tam stworzenia związku takiego i takiego jest najlepsza. Nie. Początek jest w matematyce, koniec filozofii. A wszystko to są elementy składowe. I oczywiście ktoś nie musi, będąc chemikiem, biologiem, sięgać aż tak daleko. Ponieważ nie ma ani takiej siły intelektualnej, ani takiego czasu, ani takiej ochoty. A poza tym, jeżeli ktoś jest biologiem w klasach 1-3, to nie ma nawet takiego w ogóle obowiązku. Ale trzeba mieć świadomość, że nie ma żadnej opozycji między humanistyką a matematyką. Ponieważ królem wszystkiego jest matematyka. I niestety bolesne jest to, jak mówi Jerzy, że nie znając matematyki, odcinamy się od prazasad wszelkiej rzeczywistości. I płyniemy sobie gdzieś tak, bo jeżeli czegoś rozum nie jest w stanie obliczyć, to sobie dopowiada to. A dopowiada w większości przypadków to, co chce, to, co mu się wydaje, to, co myśli i tak dalej. Ale zwykle nie jest to, co naprawdę jest. No cóż, mam nadzieję, że kiedyś polska nauka znowu zakwitnie, że znowu będą szkoły lwowsko-warszawska, tak? Czy była? Że matematyczna szkoła lwowska powstanie, że ludzie będą wiedzieli, co to jest na przykład odwrotna notacja polska i będą używali kalkulatorów z tą odwrotną notacją polską, a nie tylko niektórzy, którzy mają stare kalkulatory firmy Hewlett-Packard. Mam nadzieję, że to ożyje, ponieważ jak ożyją studia politechniczne, matematyczne, to wychowamy całą gamę ludzi, którzy pchną do przodu całą naukę. Ponieważ jeżeli ktoś potrafi robić to, to potrafi robić to, a na końcu to. Ale jeżeli ktoś potrafi robić tylko to, to już jest w jakiś sposób, powiedzmy, specjalistą, ale w jakiś sposób ułomny w postrzeganiu świata, który tłumaczy jedynie tak naprawdę do końca i absolutnie matematyka. Tak. Dziękuję bardzo.